chcieliśmy porozmawiać, pokazać jakąś wirtualizację dla AI-a i AX-a na WIOS-ie, no bo temat jest jakby wszystkim znany, ale często się spotykamy z czymś takim, że no, takie szczegóły umykają ludziom. No i chcieliśmy tak. Znaczy, oprócz tego właśnie, że wiodę się tutaj na plecach kolejnych, to chcieliśmy coś takiego. To może Tomek pracuje w Katowicach, tak? W dziale supportu. To tak, bo my się nie znamy w sumie, nie? My się nie znamy. Ja z maili. Proszę? Z maili się z maili. Ja we Wrocławiu. Z wami się nie znamy. A my to nie wiem. Ja pracuję we Wrocławiu, razem w jednym dziale pracujemy. Teraz się nazwa zmieniła, nazywamy się TPS, co? Nie mam pojęcia, jak się nazywa. Jakoś inaczej się... W każdym razie w serwisie powerowym. Powerowym. Software'owym. Tak, chyba jestem na słowo, czym się zajmujesz, bo to nie wiem, może... No, ja tutaj znam jedną osobę na sali, ja tam znam taka... Czy ja mam się przedstawić tylko? Mogę ja zacząć. No, bo większy wstyd będzie na mnie. Będzie większy wstyd, no, zajmuję się ASAMI, czy tam IBM AI już od 25 prawie lat. Głównie wspieramy banki, ING, Santander, BNP, no ale także NFZ. No, cóż więcej. Ogólnie się zajmuje IBM AI. No ale systemami chyba też trochę trafiają. Tak, tak zła. Czyli dobrze znasz kabinet Pietlińskiego. Pietlińskiego, znaczy dobrze jak dobrze, nie? No bo ale też pracuje. Tak, ja wiem, ale on z Kamilem, no Kamil tam kilka lat temu przyszedł, nie? To, czy zaczął się zajmować tym czytem. Tak, oczywiście Kamila znamy. No open systemami kiedyś to była, tak nawiązując do tego, co kolega mówi, tak, open systemami też żeśmy się zajmowali. Ale chyba IBM stracił zainteresowanie. Ale my jeszcze wrócimy. Może być. Te dwa słowa powiem, ja się zajmuję głównie platformą tym Unixem, a IBM AX-em. Storage'em też tak mniej więcej porówno. I troszkę takim softwarem, który tym zarządza. Takim ogólnie na podstawie storage'a, jakimś się teraz nazywa IBM Spectrum chyba Control, tak? To kiedyś się to PC nazywało. A tam na ten temat też mam jakąś wiedzę. I jakoś się zawodnością tego, więc replikacja i w oparciu o rozwiązania i software'owe, sprzętowe, nie? Ale głównie w, jakby, jeżeli software'owe, to spojrzenie na system funkcyjny, tam jakieś rzeczy, tylko jakieś tam gierfowanie, nie wiem, też. Natomiast jeśli chodzi o storage, to, no to, to są punkty widzenia, jak nie wiem, całe spektrum storage, czyli no i to jest 8000, to jest to, co zostało w portfolio IBM. Zostawię sobie IBM. To co, no zaczniemy. Tak? Aha, zaczniemy cię omówić. No dobra. Więc generalnie to chcieliśmy... Dzień dobry, no a co? Dopiero się skończyło tam gdzie byłem, to dopiero skończyłeś. Okej. Dobra, no chcielibyśmy tutaj poruszyć kilka rzeczy, właśnie tutaj są wymienione po kolei, czyli generalnie IBM AI i AX na WIOS-ie. Porozmawialiśmy się o zaletach, wadach takiej wirtualizacji, co możemy wirtualizować, jak to wygląda na AI-u, jak to wygląda na WIOS-ie. To są takie nasze, taki był plan. Tak, nie wiem, czy to dobrze z waszego punktu widzenia, czy nie. W ogóle generalnie prosimy o przerywanie w dowolnym momencie. Oczywiście. Teraz jeżeli chodzi o tą część dotyczącą taką przekazywanie wiedzy, ono będzie jakby równolegle będziemy tam coś pokazywać na systemie, czy coś jakby trzeba to włączyć prezentację, jeśli to robimy. Zalogujemy się gdzieś do, na jakieś systemy, które mamy podłączone, które tam jesteśmy podłączeni i będziemy po prostu tam sobie coś pokazywać. Oprócz tego takie dwa większe demo przygotowaliśmy. Pierwsze demo to jest upgrade systemu wykonane w lokalnych dysku, ale jak zastosujemy dwie metody backupu, takie taką podstawową, zwykłą, drugą przez ale dyskopy.
I drugą rzecz, to jest taka zwykła, codzienna czynność administracyjna, tak plus, jeżeli wyjdzie, jeżeli tam do strony jest jakby chęć się zobaczenia, nie wiem, wykrowania, stworzenia partycji czy coś, to możemy też coś takiego oczywiście zrobić, tak? Na przykład podaję, czy podajca i jakieś tam tłumaczenie się sobie środowiska do tego. No i tak wydaje mi się, że też dosyć ciekawa propozycja to jest wykonanie Right Partition Mobility, to będzie dla AX-a zrobione, żeby było trudniej, to jest klaster. Nie? To znaczy mamy klaster Power A, teraz to sobie pracuje i się przerzucimy na przykład z jakiejś na Power 9 na Power 8, wrócimy metodą zbój z command line, jak to będziecie chcieli sobie tam przełączyć. Tam. Takie przygotowaliśmy dla panów warsztaty, bo takie są nasze, to jest ta część warsztatowa, tak? No to powiedz coś. Ja mam nic do dodania. Nic do dodania, nic do dodania. Może zobaczmy kolejny slajd. Wstanę. No to tak jak każdemu się w zasadzie wydaje, tak? No taka wirtualizacja na BIOSie ma takie zalety, że w zasadzie możemy sobie, znaczy mamy dosyć dużą elastyczność, tak, przydzielania zasobów. Możemy współdzielić zasoby, mając, nie wiem, dwie karty ethernetowe i dwie karty fiber channelowe, możemy postawić tam, nie powiem, że kierbyliak, ale z 10-20 partycji, tak, które będą współdzielić tam przy zasoby. Oprócz tego, no, żeby działał nam LPM, czyli Live Partition Mobility, no to oczywiście BIOS jest konieczny. No i taki drobny kwiatuszek do IBM AIA. Nie wszystkie serwery, niestety, zwłaszcza te mniejsze, mają taką wadę, że natywnego AIA, znaczy natywnej partycji AI nie postawimy. Tak, musimy użyć BIOSa i wirtualizacji urządzeń, żeby nam AI powstał, nie? Bo fizycznej karty żadnego fizycznego zasobu nie jesteśmy w stanie, nie wolno nam przydzielić do takiej partycji. No i oczywiście oprócz takich wspaniałych zalet mamy też wady. Choćby taki, że każda taka warstwa wirtualizacji, no a BIOS jest taką kolejną warstwą wirtualizacyjną, no coś nam dodaje na jakiś czas obsługi, czyli pogarsza nam troszkę wydajność naszego wspaniałego sprzętu, któryśmy sobie kupili za ciężkie pieniądze. Kolejny punkt, taki BIOS, to jest też partycja i trzeba jakoś nim zarządzać. Oczywiście zalecane jest, żeby te BIOSy były w wydzielonej sieci lokalnej, tak, do których dostęp mają tylko jacyś tam wybrani administratorzy i tak dalej, i tak dalej. No ale fakt jest taki, że jest to kolejna partycja do zarządzania. Tyle chciałem powiedzieć. Niestety ta partycja też się rządzi swoimi prawami, to znaczy, że mówię o BIOSie, że więc mamy, w zasadzie powinniśmy wykonywać komendy dostępne z admina, a kilka rzeczy się nie da z niego zrobić, to się robi, przechodzimy na ruta, natomiast raczej zalecenie admina jest, żeby wszystko robić z admina, no i jest ograniczona lista software'u, którą można zainstalować. Tak jak wiem, uaktualnia listę, jest ona dostępna w internecie, można sobie na bieżąco sprawdzać, jaki software jest zaportowany w BIOSie, tak? A nie wszystko można instalować. No tak, no bo BIOS to jest, przepraszam, że tak, no bo BIOS to jest taki okrojony typ AX, tak, więc w zasadzie wszystko co mamy na AX, no to możemy tam próbować też zainstalować, ale pytanie, czy chcemy, nie? No bo to jest taka warstwa, od której, czy taki system, od którego zależą nasze pozostałe partycje, więc może nie jest dobrym pomysłem tam instalować jakiś wielu wodotrysków dodatkowych, tak? Tylko traktować to jako ściśle wirtualizator, nic więcej. No tak, ta lista supportowanych software'ów, które można zainstalować, tam się chyba na jednej stronie czy na półtorej strony mieści. To jest, to nie jest to za dużo. Przede wszystkim coś do monitoringu, tak? Te software'y komercyjne dotyczące monitoringu. Tak? Znaczy, tutaj. Co wirtualizujemy? Nie wirtualizujemy procesorów ani pamięci. Często, znaczy może nie często, ale jakiś czas temu były takie zapytania, czy dałoby się tak wirtualizować, gdzie tutaj, kto komu ten procesor przydziela. Więc procesor, pamięć to bierzemy bezpośrednio z systemu, wirtualizujemy tylko karty sieciowe, karty
stanowe, czyli tam fajberczane w naszym przypadku. Możemy posłużyć się też czymś, co się ktoś nazywa virtual SCSI, tak, czyli udostępnić partycją kostołu, gestowym zasoby, które są przypisane do wiosy. To później może być lepiej widziane, tak? Natomiast na samym wiosie, no, sam wiosk jako partycja też może mieć jakieś zasoby dostępne, w szczególności dyski, w szczególności jakieś tam napędy optyczne, taśmy, zwirtualizowane napędy i tak dalej, ewentualnie dyski wirtualne, które chyba też są taką już, tak, wspominamy, ale pokazywać nie będziemy. Więc to właśnie wirtualizujemy dzięki naszemu wiosowi. Czy są niektórzy klienci używają te dyski wirtualne dosyć często, dlatego o nich mówimy, także jest taki trend chyba przechodzenia powoli na trend PIV, ale z tym też się wiąże wirtualne karty hardware'a ze sobą, jakby przesuwają ciężar administracyjny trochę przy zarządzaniu storage'em na w kierunku zespołu storage'owego, tak? I nie zawsze tam są czasami, tak jak ja widzę w firmach, są tak, nie? Że nie chcą na przykład mieć, bo lepiej storage'owcy wolą mieć kilka wiosów, do których wystawiają zasoby, niż kilkaset partycji, czy dziesiątki partycji, które muszą to robić. Że są różne trendy, nie? Jedni tak, drugi tak. Natomiast jeśli chodzi o, no wiadomo, że w wypadku do Virtual SCSI, ja ostatnio się natknąłem jakieś tam kilka razy na pewne, szczególnie jak chodzi o X, na pewne rzeczy, które zostały przebudowane w obsługę Trader, została przebudowana w najnowszym 7.2 i w 7 technologii najnowszym 5. Została jakby zmieniona troszeczkę i no i trochę problemów mieliśmy, nie? Bo jakiś tam deweloper o czymś zapomniał i to no, niestety nie wiem, dlaczego to się stało, ale patrzę w kieszeniu. A tam chcieliśmy jechać, nie? Ale było troszeczkę problemów z tym. Natomiast to wirtual SCSI też nam będzie potrzebne do CD-ROMów, jeżeli chcemy używać, więc chcemy używać repozytorium obrazów na wiosie, no to ono będzie nam potrzebne. O tej nowszej wersji, tam od trójki, tam nie pamiętam którego numeru, to jest troszkę lepiej, bo to repozytorium można założyć na dedykowanym dysku, tej pory ono było na rozpłokieniu, po prostu przyjmowano być, może być na dodatkowej puli, jakby tak, tak naprawdę na dodatkowym nie wystawionej, moim zdaniem jest to lepiej, tak, że właśnie taki bardziej elastyczny jest, a nie mieścimy się w obszarze wioski, jak wrócałki wiosy. No, to... Chciałem to jeszcze dodać do tego wiskazji, bo to mi się przypomniało właśnie, bo nie wiem, czy to jesteście bardziej IOD czy AX-owi, ale co? Ale to właśnie użycie wiskazji i zaleca za prezentowanie partycją zasobów wiosowych pozwala nam na użycie macierzy, które bezpośrednio nie są wspierane przez AI, prawda? Bo AI może działać tam oczywiście z naszymi macierzami, plus tam Dell i tyle. Tak nawet chyba ten nasza A9000 nie za bardzo jest działająca w ten sposób. Więc to jest taki sposób właśnie na podpięcie zasobów z niewspieranych macierzy, tak? Mapujemy dyski czy tam nudy do wiosy, one się pokazują jako hadiski i te hadiski po wiskazy sobie już mapujemy do AI. No, tutaj taki rysuneczek, któryśmy popełnili, nie widać tam dołu, tam na dole jeszcze jest SAN, LAN i w ogóle wszystko fantastycznie, no ale generalnie to o czymśmy... O, no, jeden rysunek to tyle co 1000 słów czy jakoś tak, nie? No, to w zasadzie o tym żeśmy mówili. Mamy wirtualizację interneta, FC i SCSI, tak? Czyli lokalne zasoby sobie tam mapujemy, niezależnie czy one są faktycznie fizycznie w tym naszym serwerze, czy też dostępne po SANie, tak jak tutaj narysowany tym różowym kolorkiem. Z takich, no teraz po kolei sobie przejdziemy, tak, te wirtualizacje LANowe, FC-kowe i tak dalej, no a to taki ogólny rysunek, któryśmy wkleili. Oczywiście to jest 1:1, tych partycji możemy mieć więcej, jak na następnym rysunku, czy tam na następnym slajdzie,
wypadało mieć przynajmniej dwa wiosy, tak, żeby one jakoś tam redundantnie działały. Jak nam jeden wios wypadnie, no to jest szansa, że... To jest warstwa wirtualizacyjna, tak? Co? Mówię, że to jest warstwa wirtualizacyjna, tak? No, tak. Oczywiście można mieszać te technologie, że może dana partycja mieć równolegle zasoby i z kart wirtualnych skali, może mieć kart wirtualnych HDA, dostęp, mogą być dedykowane karty, tak? Niektórzy klienci stosują karty dedykowane, pomieszane z kartami, a więc fizyczne jakby karty z wirtualnymi, także oczywiście raczej nie stosują czegoś takiego, że obsługa dysku na przykład jest część po fizycznej, część po wirtualnej, takich rzeczy się nie robi, natomiast na przykład stosuje się tak, że dyski na przykład są na fizycznych kartach, a na przykład RAM mamy zwirtualizowany, ewentualnie wykorzystujemy pod jakiś zasób konkretny, tak? Więc na przykład pod PX, a pod VG można dalej, jak na przykład były wyznane drivery. To teraz IBM wrzucił drivery AX-owe do kernela, tak? Więc mamy już driver multitoffingowy w systemie operacyjnym i aplikacja systemu nie jest związany z jakimś większym problemem. Nie trzeba tego drivera, jeżeli robimy migrację z jednej wersji AX na drugą, to nie jest, nie ma takiej trudności jak kiedyś, bo mieliśmy zewnętrzny driver, to trzeba było brać odpowiedniego jeszcze zupgrade'ować. Teraz mamy sytuację troszkę prostszą. Natomiast ta sytuacja, o której wspomniałem, że kiedyś mieliśmy zewnętrzny driver, jak na przykład SDDPCM albo SDD Device Driver, to ona troszeczkę komplikowała to zadanie i niektórzy klienci na przykład mieli w ten sposób, że na przykład grupę główną tą utworzenie mieli na Virtual Scanner, który jest jakby nabudowany wewnętrznym driverze i zawsze się taki system po upgrade dało uruchomić, a na przykład zasoby zewnętrzne, bazodanowe czy coś, one były już na driver, wykorzystywały driver wirtualny HDA. Spotkałem takie konfiguracje, dawniej już nawet nie na pewno takie robiły, właśnie takie rozdzielanie z technologii, jak były obsługując volume group, tak? Że dana volume grupa jest na przykład pod dyskami, inna jest po wirtualnym serwerze tak naprawdę. Czymśmy dopomnieli, czyli że taka bardziej zaawansowana wirtualizacja pojawiła się w Power 5 serwerze, tak? W systemach Power. Wcześniej było Power 4 miało już jakby zaczątek, ten polegało na tym, że hardware'owo można było tam były takie maszyny 630 w AX-ach, nie wiem jak się... Ja już nie pamiętam. Ale tam były takie maszyny z serii 3 i w górę, tak, 630, potem 50 i tak dalej, jakieś 80, i one miały, można było fizyczne zasoby tylko przydzielać, podzielić się sloty PCI, natomiast taka wirtualizacja typowa pojawiła się od Power 5. Dalej. Dalej to jest właśnie to, o czym mówiliśmy, tak? Że raczej nie stosujemy jednego wiosa, a przynajmniej dwa, tak? Żeby one te same zasoby były widziane przez dwa wiosy, znaczy przez dwa wiosy, udostępniane przez dwa wiosy. Ponieważ dzięki temu no, mamy jakąś tą namiastkę przynajmniej w redundancji. W wypadku, kiedy nam jeden padnie, no to jest szansa, że na tym drugim jeszcze troszkę pociągniemy. Ja. Co? Dobrze to działa. Dobrze działa? Tak. Na razie dobrze działa. Cud. Należy się nagroda za to. Nie, nie. Naprawdę. Wiosy dobrze działają. To już nawet do nich nie ma. Jeżeli ktoś jeszcze poprawi, nie ma, to dostanie też. Ja mogę tylko powiedzieć, że kiedyś nam się zdarzyło niestety, że jak wyłączyliśmy jednego wiosa, to straciliśmy komunikację niestety. No to nie, za to mowa. Czysto praktycznie, no to jest chociażby z tego, że trzeba czasami upgrade'ować i tak dalej. Tak. Natomiast wyłączenie jednego nie powoduje żadnych dostępie. Znaczy teraz to tak zauważyłem, że większość klientów, jeżeli ma większe środowisko, to używa LPM-a, jeżeli ma wirtualizowane swoje środowisko. To znaczy oprócz tego, że jest dual wios konfiguracja, tak jest jakiś ważny maintenance przeprowadzany, to często wymigrowywane są systemy na inny hardware. Tak. Widzę, że tak wiele osób robi.
Wielkie. Dużym udogodnieniem w WIOSie jest, raczej przynajmniej u nas zaczynamy przechodzić na IPA i rezygnujemy z WIOS-u, znaczy z Wizjazji i przechodzimy na MPIV, bo to jest po prostu wygodne, jeżeli chodzi o szybką migrację PMO-ową maszyn, bo tak naprawdę tworzy się zwolnik i strony storage'owe i mogę przerabiać na dowolną maszynę PR-ową, którą mam. Już chyba dwa razy to robiliśmy właśnie też właśnie. Im więcej zwirtualizujesz na tym WIOS-ie, tym na początku to było tak trochę. To później po prostu ten upgrade, jakby przejście z jednej macierzy na drugą w ogóle nie było problemem, plus z jednego serwera na drugi też nie było problemu. No tak, przyłączasz dyski, które masz zewnętrzne. Nie? Co więcej tam, nie wiem, czy to też fajne jest, to że te dyski, które są udostępniane jako Wiskazji, można te same dyski udostępnić przez NPIPA. Czy ten sam format? Równolegle nie możesz. Co? Równolegle nie. Nie chodzi mi o równolegle, tylko po prostu rezygnujesz z bliska i przełączasz je bezpośrednio. Tak, tak. To nie jest jakaś ciężka migracja. Tylko jedyną jeszcze niedogodnością jest, przynajmniej ciężko powiedzieć niedogodnością, przynajmniej tak jak tutaj, na przykład jak mamy Power 9, to tych WIOS jest na dyskach wewnętrznych, na Powerze, na tych takich małych, takich, jak to się nazywają. Takie małe karty, jak to się wygrywa. To jeszcze chciałem powiedzieć, żeby ta... Męczy. Dziękuję. Na chwilę się wytrykamy. Tak. Jeżeli chodzi o tą wirtualizację, która na dworze jest internetowa, to tam chyba jest, nie wiem, czy ktoś już szedł z taką konfiguracją dual, nie? Nie wiem, czy w sesji baunikatowej, czyli rozwiązania, tak? Inni dostawcy nie realizują tego w ten sposób, więc nie byli wirtualizatorem oczywiście wiadomo, że są inne możliwości, tylko właśnie też wymigrowania się na inny hardware, ale w momencie awarii tutaj jednego z wniosków jakby mamy utrzymany produkt, tak? Jest to niewątpliwy produkt. Nie? One jest żadnych przełączeń do zniszczenia. Pod warunkiem, że mamy to dobrze skonfigurowane. Tak? No tak, też takie instalacje, rzeczywiście były dwa wiosy, ale zdarzyło się, że akurat jakieś tam partycje IO weszły przez pojedynczy port fiber-channelowy. Tak? No, można też tak zrobić. No, mając wszystko, można się pozbawić tej cechy niezawodności. To tutaj dla nas szokiem na przykład było to, że jak wcześniej mieliśmy dedykowane karty RC w każdej partycji, to było tak, że no było ilość tych dysków też na port, było jakieś ograniczenie, mieliśmy dużo mniejszy, że później, że powiedzmy przy PA9 właśnie było tak, że przekazało, że właściwie to tam dwie to minimum, bo dwie na dyski, dwie na taśmy, nie? I to obskakuje wszystkie partycje, co mamy. No tak, bo te ograniczenia, tam te 64, 128 urządzeń aktywnych, pasywnych i tak dalej, no to one się później robią per karta taka wirtualna. Nie? Tam oczywiście też jest ograniczenie, tam ich jest 3000 jest maksimum, nie? Chyba tych urządzeń, które są gdzieś tam jak się zrobi. Znaczy tam są pewne jakieś, jak przyjdziemy później, będziemy tam sobie jeszcze znaleźć. Właśnie to, co Pan powiedział, że dzieli się te karty, nie? Że ma to wykonać do urządzeń. Znaczy od NPIV weszła, jakby już nie jest, bo dla fizycznych kart otrzymał to bardzo, nie wiem, czy przy IO, czy X, ważne było restrykcyjne jakby podejście, nie można było mieszać na, nie było supportowane, oczywiście działało, tylko nie było supportowane konfiguracja, w której na przykład na jednej karcie, na jednym porcie fizycznym wiszą i urządzenia taśmowe i dyski. Oczywiście tam nie było problemu z działaniem, natomiast bardziej chodziło o to, że istnieje na charakterystyka ruchu. NPIV to jest możliwe, ale nie zalecane. To znaczy jest supportowane, można używać tak, ale jest nie zalecane.
Nigdy to nie było wspierane od 20 lat. Bo... Ale nie, też by nie wspierane. Jedynie jest wspierane na NKIP karcie. Znaczy karta NKIP może być używana na jednym systemie, przypięta do danego hardware'u, może być używana do na przykład taśm, a na tej samej karcie fizycznej może być zamontowana karta, która będzie przez inną partycję albo przez tą samą używana do obsługi dyskowej, ale jest to konfiguracja. Można to zrobić, ale jest niezalecane. Chyba to jest niezalecane, nie? No to trzeba jednak uważać mimo wszystko, nie? Bo wszystko można zrobić, tylko później bo kiedyś powiedziane, że nie ma, po prostu nie są kopiowane. Jeśli staport zobaczył, zawsze to zawsze nie może pójść reset, no i jak to pójdzie tak. Na dysku, no to będzie duży problem. A przy taśmie to często lepiej. Okej, to sobie idziemy dalej, tak? Daj może słowo powiem, dobra? Ja się nie wybywam do odpowiedzi. Okej. Jeżeli chodzi o... dotyczy się bezpośrednio mikrokodów. To jest taka rzecz, która się niestety okazuje czasami przy problemach, jak się pojawiają. IBM, jak wypuść mikrokod nowy do kart, trzeba po prostu sobie analizować od czasu do czasu, tak? Czy coś nowego się nie pojawiło, dlatego że stanowisko IBM jest takie supportu hardware'owego, że od momentu pokazania się mikrokodu na karcie, dotyczy to głównie kart VGA, stary mikrokod jest przez 6 miesięcy supportowany, mamy jeszcze pół roku na podniesienie się do tej wersji. Jak nie podniesiemy się, to niestety może być tak, że support powie, proszę się podnieść najpierw z mikrokodem, a potem będziemy dalej problem rozwiązywać, nie? Tak się niestety czasami nie zdarza. No i warto pilnować. Tutaj jak też to czynność administracyjna, to woda. Warto się zrealizować do 10 wersji konsoli AMC. Tam już jest mikrokody, można sobie upgrade'ować przez konsolę. Wszystko co nie się trzeba przez zapalacza. Tak, programowanie. Na wiosach. No tak, tylko trzeba mieć takie systemy, które przez tą dziesiątkę są jeszcze wymiwane. A tam nie wiem, jak to jest. Nie do matrycy. Nawet nie wiem, czy dziewiątka jest portowana. Jest. Dziewiątka jest. Nie, nie wiem, właśnie. Jak ktoś ma prawo się, to... Chyba, że wirtualne te konsole, bo używacie wirtualne konsole na gdzieś tam. Wszędzie. A, wszędzie. Wirtualny psy to jeszcze działa, 7 już. Czyli to supportowane. Proszę, ale siódemkę się tam da, to trzeba kłamać. Trzeba mu udawać, że się jest tym, że się jest, że powie, podpisze się pod mnie, który można w internecie znaleźć. To mówi, bardzo zależy, żeby zwirtualizować siódemkę, to też można. Karty fizyczne. To mówiliśmy już, w zasadzie powtarzamy się, czy to jest napisane, co żeśmy mówili, tak? No, współdzielenie zasobów, możliwość uruchomienia AIA na takim systemie, który natywnie wspiera. Oczywiście każda wirtualizacja, czy jakiś taki warstwa wirtualizacyjna dodaje nam parę milisekund, mikrosekund bardziej. Co jeszcze? No, wirtualizacja NVIDIA to co też wspominałem, tak, że po NVIDIA no to możemy sobie podłączyć te urządzenia, które są wspierane przez tą docelową partycję, tak, czyli VMI, to tam jakaś jest ograniczona ilość tych macierzy, taśm i tak dalej, tak, które można podłączyć. Natomiast jeżeli byśmy to robili przez Viscasi i z pośrednictwem GIOSa, no to ten wachlarz jest nieco szerszy. Ja bym tu może dodał jeszcze słowo a propos szybkości, że rzeczywiście te karty fizyczne są HBA, ja byłem porównanie z innym klientem, bo to dotyczy raczej środowisk, które wiedzą wątku coś przetwarzają. Nie są jeszcze takie systemy, które czasami strzelają w jednym wątku i karta fizyczna
tam jest do 40-50% szybsza, tak? Od karty Virtual Scan i od karty HDMI. One mają pewną prędkość działania mniej więcej, jeżeli jest jeden wątek. Czyli nam zależy coś, żeby coś szło. Bo tu była taka sytuacja, powiem, wyglądała, że klient miał fragment przetwarzania zamknięcia dnia, miał robiony w jednym wątku. Miał się uciekł z kart fizycznych na karty na wirtualne, to mu się to przetwarzanie wydłużyło w pewnym zakresie. Nie? No i krócej miał, dużośmy tam testowali, no i one są wolniejsze. Tak? I tak, no musi to być, na taki odstrzał był szybszy. A to, żeby był porównywalny, to pamiętam, była że około... To było na X, czy na A? Na X. Na X. A podobnie jest za Nie wiem. Mamy teraz taki case, mamy klienta, który był na 7, mamy go teraz na 9, wszystko idzie po jednym piwie. No i jeżeli chodzi o moc, to mają znacznie więcej niż mi poprzednio. Mam to stare maszyny, no ale przetworzenie będzie trochę wolne. Też jest na wątkowe. Na czym czeka? Oczywiście, a jednowątkowe, no to rozumiem na dyskach, jeśli tak. No to, znaczy, no to może być to, no bo to jednak no, fizyki się nie przeskoczy w niektórych. No jak to ciele? FS9200. Karty 30 ma, więc środowisko jest rakieta, nie? Ale jest wolny. No tak w jednym wątku może być. Tam jest, na tej prezentacji mamy tam link do takiej Virtual FC Best Practices. Coś kojarzę, że tam się ustawia jakiś wątkowość, wielowątkowość. No to oczywiście jednego wątku może nie dotyczyć, tak? Bo... No, możemy się, możemy poodrążyć temat. Spokojnie. A to jest kontakt na Dominika Macie, także. Znaczy ten problem jakby on przestaje być się dotykać jak się zaczyna wiele strumieni danych jest, nie? Jest pojedynczy strumień, to niestety karta fizyczna będzie zawsze najszybsza. A jeżeli chodzi o procesory, widać jakieś większe obciążenie, mniejsze? Nie, to bo to po wirtualnym kanale DMI. Nie, bo właśnie chodzi o to, że ten konwersja, bo jeżeli nie jest natywny, nie jest natywny na Macie, że procesor dostaje bardziej po tym kuale, wcale tak nie jest. Tej zaceny strasznie tak znikoma, tak się tego przetwarzają, a idzie wolniej. W pierwszym odruchu trzeba sprawdzić, na czym czeka, tak? Czy czeka na dyskach, czy na procesorze, no i to, co jest największe, ściąć w jakiś tam sposób. A częstotliwość traktowania, bo też sobie parę się potrafiłem mieć dużo częstotliwości traktowania. Może jest wyższa, nie? Ja miałem taki przypadek, teraz mam klientów, że jest różnica w częstotliwości traktowania. Dużo wolniejszej dźwięka, dużo woli, tam jest chyba, nie wiem, 15-20% wolniejszy zegar. Jak jest jeden wątku idzie, to też... Poza tym jest tak, że wątki można może SMT trzeba było pokombinować, nie? Nie wiem, jak to też SMT. No tak, oczywiście, ale jeżeli mówimy o jednym wątku, no to co to daje? Czy SMT, bo ten wątek jest mocniejszy, jak SMT mniejszy. No właśnie, no jeszcze kwestia tego, czy partycja była sterowana, czy znowu ostatnia na internet odtwarzana. Sterowana. Czy? Bo było odtwarzane strasznie. Tamto środowisko było na dyskach wewnętrznych, wszystko było dedykowane. Klasycznie trzeba było ten temat. Trzeba by podejść do tematu. Z tego, co jeszcze tutaj mówicie, że były dyski wewnętrzne, no to zauważcie, że cache był lokalny, tak? A teraz jak masz, to te wszystkie zapisy automatycznie są nieco większe, dłuższe. A jak znam życie, to koniec dnia ulega na jakimś zapisie. Czy na dyskach tych wirtualnych jest problem z fragmentacją? To znaczy? Na przykład, czy intensywne na przykład kasowanie powoduje wzrost czasu dostępu, albo czy one automatycznie są redukowane, jeżeli jest duże usunięcie danych? Znaczy nie znam się na tyle na macierzach. Nie powinno to być problemem, ale to może... Przy macierzy i tak teraz, jeżeli mamy te flashowe macierze, to one i tak w procesie kasują, nie? Zaznaczają tylko bloki danych do kasowania i one są dopiero później kasowane, nie? Więc ona, ale to wszystkie macierze teraz, które w typu
gdzie mamy zapis do, gdzie nie mamy talerzy, w ten sposób działają, nie? Bo presja kasowania jest bardzo długa i kosztowa, tak? Zatem tylko zaznaczę, nowe dane umieszczam w nowym miejscu, większość myśli, że w ten sposób robi, że nowe miejsce nowe dane zapisuje, a stare miejsce zaznacza do skasowania i potem jak jest, ma czas, to on je kasuje, nie? Także, a fragmentacja na przykład w przypadku, nie wiem, fajs systemu AX-owego, to normalnie się niczym nie różni od standardowego, fajs system się fragmentuje, wydaje się, tak. To niestety, to już jest jakby cecha systemu operacyjnego. Nie? Nie, bo już w definicji masz wszystko fragmentowane, jak się da najbardziej. Natomiast ta fragmentacja, ja wiem, że ta fragmentacja byłaby niekorzystna ze względu na przykład split, nie, podzielony gdzieś tam na kawałki i tak dalej, ale znaczy, bardzo często jak się robi konfigurację, się robi pseudo-striping w AX-ie, tak? To jest taka konfiguracja, gdzie rzucamy kolejne alokacje danych, nie robimy w obszarze tego samego dysku, tylko robimy kolejne jakby partycje, bo volume manager działa na partycję, tak? Dzieli ten dysk na partycję, którą sobie zdefiniowaliśmy w jakiejś partycji i on jej przerzuca. Możemy wybrać sobie politykę alokacji ciągłej, zapewnienia poszczególnych dysków po kolei, albo rozrzucanie się na zasadzie pseudo-striping, który zapewniamy równomierną pracę wszystkich dysków, a więc równocześnie ich buforów z poziomu systemu operacyjnego i jest to jakby zalecana konfiguracja na ten moment, żeby rozrzucać te po wszystkich dyskach. Także... No to nic nie wygląda, tak? No i teraz tam przelecimy sobie te trzy silosy, któreśmy wcześniej zaznaczyli, czyli to jest wirtualizacja LAN, idzie na początek. I generalnie ona jest oparta o wirtualizację LAN wewnątrz Powera, tak? No bo to w Powerze z HMC sobie definiujemy jakieś wirtualne switche, dodajemy karty, bilany i tak dalej, i tak dalej. A WIOS tutaj jest on taką samą partycją jak każda inna, z tym, że to jest ta partycja, która nam bridżuje te wirtualne dane wewnątrz Powera do sieci już fizycznej na zewnątrz. Pytanie, no oczywiście po stronie WIOS-a jest konfiguracja fizycznego dostępu do sieci, tak? Czy tam będziemy mieć adapter tankowy, czy będziemy mieć etercialne skonfigurowane, to wszystko musimy robić oczywiście na switch, na WIOS-ie. No a później tylko te wirtualne lany sobie wpinamy z fizyczną kartą. No i tutaj pokazane jest no, w zasadzie te elementy, które do tego służą. Nie? Czyli po stronie ASA no, mamy jakąś wirtualną kartę Ethernet Port, który jest widziany jak każdy inny Ethernet Port dla naszego systemu. Mamy jego, no często, no często. Czasami dostawałem takie pytania, jak powiązać właśnie taki wirtualny port z tym, co mamy w profilu partycji, tak? Gdzie są te powiązania? No to te powiązania są właśnie mniej więcej tutaj, tak? Mamy tam location, C32, no to jest 32 port w HMC, czy tam w profilu partycji. Taki port nam definiuje do jakiego VLANa, to jest podłączonego do jakiego switcha i tak dalej, i tak dalej. Od dołu patrząc mamy WIOS-a. Trzeci port ethernetowy, tak, czyli tam wpinamy sobie WIOS-a od dołu, jakby do tej naszej wirtualnej sieci w Powerze. Mówimy, że jest to właśnie bridżowane przez tegoż WIOS-a z priorytetem 1 i 2, tak, bo chcielibyśmy, żeby ta sieć wirtualna była dostępna przez dwie ścieżki przynajmniej. No i w zasadzie tyle, tak, to jest cała magia. Jedyny minus jest taki, że jeśli se wprowadza, to trzeba pojedynczo. Nie se. Jak wprowadzasz, jak masz w tym okienku na dole, jak chcesz wprowadzić więcej winanów do sali, to niestety każdy pojedynczo trzeba. Ale każdy winan to jest oddzielny se. No tak. No tak. Ale my tak mówimy tutaj o tym wiosnie, nie? Ale generalnie teraz już nie trzeba się tak znać na robocie, nie? Bo jest HMC i generalnie HMC te wszystkie rzeczy nam tam backenduje, nie? Znaczy tu jest, może jeszcze tak, jeśli można dwa słowa powiem do ranów, że jeżeli to możliwe, to najlepiej zrobić ether channel, tak? Na taką serię postawić na jakimś połączeniu tylko ether channel, najlepiej jak równoległe ono by było. I plus jest takiego rozwiązania, że jeśli mamy dwie karty, to zawsze możemy jedną kartę dynamicznie wykonfigurować na przykład, zrobić upgrade firmware na niej,
i on wrzuci takiego trenera i sobie wyciągnąć od pojedynka. Czyli to działa, ja to bardzo często robię, nie? Że wyciągam pojedynczą kartę, upgrade'uję firmę na karcie ramowskiej i ją wrzucam do trenera z powrotem. Nie biorę drugą upgrade i z powrotem do wirtualnej karty Ether Channel, bo ona też jest taka wirtualną kartą. I na niej stawiać dopiero ser, tak? A więc ser wydawać na wirtualnych kartach typu Ether Channel. No to jest taki, wydaje mi się, chyba bez praktyki, jak trzymamy to w układzie dual zrobione, a w momencie, gdy weszły już tryb współdzielony, gdzie obydwa w obszarze danej pary HCA mogą obydwie karty być aktywne z jednej strony, jak i z drugiej. Po prostu jest dalej był tryb tylko failowy, tak? Więc jedna pracowała, to premiera priorytet 1 to pracowała, dwójka nie pracowała. Tak? W momencie, kiedy weszło tryb współdzielony, mogą już dwa, tylko wymaga to wrzucenia dwóch. Muszą być do serii, muszą być minimum dwie karty wirtualne podpięte, do których podłączamy, a więc muszą być skonfigurowane dwa jakby, przynajmniej dwa wilany musimy mieć używać i dzięki temu możemy, no wtedy jedną, niestety nie mamy wpływu, którego wiosa będzie szedł, ale on rozrzuci ruch. Dwie karty wirtualne do danej sei H, podłączymy z takiej sei działającej jako układ dwóch kart na dwóch różnych wiosach, to on zaczyna wykorzystywać zarówno jeden, jak i drugi wios. A więc to jest fajne w momencie, kiedy mamy duże karty na przykład 10-bitowe, żeby ich nie marnować jak ich potencjałów, to jeszcze w układzie Ether Channel to będziemy mieli tak jakby cztery karty wykorzystane. I jak jesteśmy w stanie zaadresować dwa wilany, to mamy równolegle wykorzystanie tych wszystkich czterech portów, tak? W starym układzie auto, gdzie był failover, tylko dwie karty pracowały z jednego wiosła w tym momencie wykorzystania, a tym dwie pozostałe były failover, tak? Na które można było się system automatycznie się przełączał, jak był problem. To jeszcze jest jedna rzecz, nie wiem, w IO, ale w AX jest tak, że pojawiła się od niektórych, już w supportowanych wersjach, w których to już działa, w wiosach numer 3, tak zwany pooling. Ten pooling powoduje, że przekazywane jest całkowita awaria w SEI z jednej i z drugiej strony na jednym wiosie, na drugim wiosie, to system operacyjny do tej pory nic się po prostu nie było łączności z taką partycją i w logu nie było widać, co się dzieje. Tak? Ona nie wiedziała, to widzieliśmy, że pięknie idzie, tak? Natomiast jak się ten pull-up-link włączy, to normalnie dostaje hardware error z wiosku, tak? Normalnie dostajemy błąd, to jest istotne, jak mamy na przykład PowerH, bo dawniej trzeba było w PowerH, się to załatwiało przez taki monitor, który próbował osiągnąć hosty w sieci i na tej podstawie stwierdzał, że jest awaria sieci, a w momencie, kiedy mamy ten pull-up-link, możemy i stosować monitoring taki na poziomie próby odpytywania różnych hostów w sieci, plus jeszcze, jeżeli przyjdzie nam błąd z save w konfiguracji dual, to otrzymamy po prostu normalny błąd link down, tak? Z wiosku. Że no jest to jakby, no, w przypadku AX jest to dosyć istotne, szczególnie jak wykorzystujemy powrotę. Nie wiem, czy w tym czasach... Nie sądzę, żeby tak było. No, poza tym zauważ, że ta sieć wirtualna wewnątrz Powera, no ona też służy do komunikacji między partycjami, nie? Więc tak. To, że nie ma dostępu z zewnątrz, no fajnie, nie? Ale może jest potrzebny umiejętny. No, nie spotkałem się, nie sądzę, żeby coś takiego było. Tutaj jeszcze to, co ty powiedziałeś o komunikacji wewnątrz, to jest istotna rzecz, że tam warto używać w AX-ie MTU Bypass połączyć sobie, żeby mógł używać do komunikacji wewnętrznej 64-kilowych danych. Nie, że on to dużo szybciej idzie. Taki ruch można uzyskać rzeczywiście bardzo. Najwyższy to ruch w pamięci i ramki są od Django Frame'a większe też znacznie, więc naprawdę jest dużo historii można uzyskać. Się na poziomie systemu operacyjnego po prostu ustawia się na karcie wirtualnej w systemie operacyjnym i obsługę Django Frame'a. Nie żadnego problemu, tylko wysyłanie może 64 kg.
przemówienia z tym. No dobra, to będzie to wyciągnąć. Jedźmy na to. Taki rysunek, żeśmy się tutaj wkleili z HMC, to jest fajna opcja. To akurat wirtualny LAN ładnie jest przedstawiany, moim zdaniem przynajmniej, tak, przez HMC, czego nie powiem o wirtualnym storage'u. No i taki mamy przykładowy właśnie układ w naszym Power SMC w labie. Tak, gdzie mamy dwa wiosy, dwie wirtualne sieci, jedna jest VLAN 9, druga 10 czy jakiś tak, tak i mamy. No tam jest tylko jedna partycja kradajowa, gdzie testowaliśmy sobie virtual IP na kilku kanałach. No. Można z tego wyczytać, jak to jest połączone, co jest sympatyczne. Tak? Wiadomo, jak się nazywają te osoby na wiosach, wiadomo, jak się nazywają te osoby na AI, może nie będzie, nie wiadomo, ale widać te ID. Kalk, więc można też. Także mi ten rysunek się podoba i dlatego się mówię, że tutaj wkleili. CA, tak? No, ale tutaj jakiś link, jakbyście sobie chcieli ściągnąć tą aplikację, tą prezentację, no to tutaj jak to tam robić. Nie? No i wirtualizacja SAN, przechodzimy płynnie, NPIF, ograniczenie 64, 128 wirtualne porty na jeden fizyczny. Teraz to jest 65. Możliwe, no to 128 jest na 16, nie tam. Ale to można było zmienić. Co? To można było zmienić, bo już mówię słowo. No to by zmienić chyba na to. Nie wiem, tak, też chyba nie ma to przesadzić. No tak, tak, ale to tak, tylko dla sztuki. No to może dało się. No, też takiej instalacji nie widziałem, żeby jak sobie 64 woli było na jakby port. No. Zazwyczaj jest tak, że tych kart jest dużo więcej niż trzeba, więc nie wiesz, tych nieodrzuconych niż ciężko nawet to potem sobie rozkładać. To zazwyczaj jest tak konflikt zrobiony, że jest delikatny nadmiar tych rejonów. Że się w rzadko dochodzi nawet nie wiem, do połowy tych. No chyba jak to jest próbek jest dużo, nie? Bo niektórzy klienci mają takie jednego klienta, to nas straszną, jest próbek i on na IP to on ma... No tak, to są środowiska, to są środowiska, dla których wydają się specjalnie liczby. Dokładnie, tak, tak, to można na... No, można sobie testować różne. Tak, tak. Tutaj jeszcze propoint IP, to pamiętamy cały czas, że mamy tam dwa VPN, nie? Na wirtualnej karcie, nie? Że mamy... I drugą rzecz, która ważna jest na... że można sobie te dokładnie do domeny zmienić, nie? I jest opcja taka, że sobie na konsoli HMC komendą tam chsys.state, co nie możemy swój własny VPN wrzucić, jakiś sen. To trzeba uważać, nie? Bo można sobie wrzucić na przykład taki sam, jak już mam w sieci, nie? Co się nigdy nie zdarzyło. Ale byłoby na początek dużo lepiej. Całe szczęście. Żeśmy z kolegą przekombinowali i dwa te same błędy. Ale chyba żeśmy cały dzień dochodzili do tego, co się dzieje, nie? W tej sieci. Pytanie, po co taka możliwość w ogóle jest? Znaczy ja podobam to, czego ja korzystałem. Kiedyś miałem trudną, na przykład trudny interfejs z działem storage'owym i zrobili mi na kilka zestawów WPN-ów, trudno mi się z nimi gadało. I zestawów VPN-ów ja sobie po prostu podmieniałem VPN-y, a różne hosty po prostu podkładałem. Nie poszukałem tych hostów już mieć online, tylko online. Podmieniałem VPN-y, podnosiłem innego i tak sobie jakieś tam wrażenie robiłem. A jak miałem czekać dwa dni, żeby oni mi dyski przemakowali albo coś zrobili, to sobie po prostu samemu podkładałem. I to mi szło bardzo sprawnie. Bo to jak się nie pomylisz, to idzie do. Natomiast kiedy też, no to chyba wczoraj coś tam kombinowałem, tam żeby komuś też tam kombinowałem, też podmieniałem. Nie, to jest jedna komenda, która warto, nie do komendy przed sobą, nie? Może nawet cały profil partycypa, bo numer WPN jest zapisany w profilu partycy, tak? No on jest po prostu, jak partycja leży, to można ten numer WPN na inny profil. Trzeba pamiętać, żeby nie zrujnować tego. Okej. Okay.
Czasami jest też tak, że można sobie, jak się znało ten numer, a pomyłka się skasowało, a jest problem z założeniem, tak? Też miałem kiedyś taką sytuację, że klientowi bardzo zależało, żeby stary klient pisać, bo nie miał hasła do storage'a, nie? I wywalił ten, i wywalił jakiś stary storage, wywalił profil, bo coś tam za szybko zrobił i sobie ten plan stary odtworzył, nie? No prosimy, żeby mu podesłać komendę, żeby to zmienić. Jak to przywrócić, bo założył nowe karty, czy nowe plany, no. I czysto dyskutant. Że to czasami się to stosuje, nie? Rzadko, bo rzadko się czasami takie rzeczy stosuje. Może tam mój sposób był podmiany nie storage robić, zespół storage'owy, nie ja, trochę patologiczny, ale tak sobie zadziałało. Proszę? Zadziałało. Ale to działało, najważniejsze, nie jest zaportowane, także nie mam problemu. Dobra, to co? Dziękuję. To self-explaining, no. No prosta konfiguracja to jest mapowanie 1 do 1, tak? Nie jak virtual scans, gdzie mamy jakieś na przykład failover, virtual scans zrobione czy coś, to jest skomplikowana konfiguracja, a tutaj mamy 1 do 1 mapowanie. To jest banalne, tak? Jedną komendę robimy, nie trzeba za bardzo dbać o to. Parametryzacja. Trzeba pamiętać o parametrach, tak? No, ale tam jest szkoda dostrojny, częstokowane tak dalej, więc to, żeby nie przekraczać na przykład na wirtualnych zasobach, nie przekraczać wartości parametrów, które są zdefiniowane na kartach fizycznych, bo się błędy zaczynają pojawiać. No. Czy to jest wielościeżkowość po stronie systemu AX, czy to jest po prostu AX, ewentualnie iOS, tak? Tylko przy iOSie to masz szybko failować, nie? To nie ma opcji. Można mieć wiele, może być, jest multipartner jakiś inny? Możesz balansy zrobić czy coś, nie? Tak, oczywiście, to zależy od zdarzy, tak? No, na V-kach jest połowa ścieżek aktywna, druga pasywna, ale na DS-ie masz wszystko aktywne, nie? Także tak, no zależy, co tam jest po drugiej stronie. Tylko z DS-em to jest tak, że w DS-ie tak naprawdę to jest, dotyczy w DS-ie, to wszystkie frontendy są aktywne, ale to i tak obsługa Luna jest przez jeden z kontrolerów też. No zapewne tak. Także DS de facto też nie daje ci. Jedyne storage, które jak wiem robi, które robi równoległy dostęp, to są te takie małe flashy, nie? Nie wiem, czy oni też sprzedają FS900, to się nazywało na przykład. FS800, tam 40, 20 były i on rzeczywiście dawał, to była równoległa operacja ją ze wszystkich, ale jak wszystkich ścieżek, nie? A cały storage pozostawał i nie ma jeszcze rolnych środków z punktu widzenia kontrolera. A więc nawet jak gdzieś 8 kilo, widzimy wszystko na frontendzie, że jest, wszystkie ścieżki są, to i tak dane w zależności od LSS ID, tam jest taki numerek, LSS ID, ten numerek definiuje, to jest ostatnie dwie cyfry z, Luna, z numeru całego Luna, one definiuje, na który kontroler obsługuje. Czy był kontroler, czy tam jest była kontrolerzy, czy jeden, czy parzysty, czy nieparzysty. Czy parzysty, czy nieparzysty, tak. Dobra. No i tak to wygląda na takim ładnym rysunku. Luna, Wiosy, AX-a. Nie wiem. A to skazy? Czy to jest jakieś skazy? No, tak nie jest. No, ale no. Jestem podpisany. Jestem podpisany. Ale generalnie, no, tak to działa. Tak, czyli mamy fizyczną. I w przypadku AX-a i Gaia działa identycznie, tak? Bo to jakby mamy jakiś zasób macierzyć gdzieś tam, czy na taśmie, czy cokolwiek włączony po pewnym channelu. Skrycia konfigurowany zonik na nasze właśnie wirtualne adaptery RC. No i tak sobie to działa. Ja to co mówiłem, że ta prostota konfiguracji także ma mikrony, robimy mowanie 1 do 1, tak nie ma pomiędzy wniosem, to jest ta część, nawet to nie robimy, bo dawniej go trzeba było robić z palca, teraz się to robi na palce samo. Dokładnie, teraz już tak nie trzeba się tak znać na robocie jakimś. Jest dużo prostsze w konfiguracji, tak? Bo dawniej trzeba było ręcznie sobie badać dynamicznie, ewentualnie w profilach karty wirtualnej, potem ręcznie zamapować na poziomie wiosła. Teraz się z poziomu chęcy jest problem.
Ja może bym powiedział jeszcze tylko coś jeszcze słowa a propos tego, jak ogień zaleca ilość ścieżek do AX-a, nie? Nie wiem, tam w szali też pewnie jest coś też. No, pewnie są to same zlecenia. A, wrócimy mamy dalej. Nie, to może dalej przejdziemy. Też wrócimy do tego. Dobra, to propozycja dla słowa. No i znów rysuneczek analogiczny do Dana, tak, gdzie mamy wirtualny adapter, coś z punktu widzenia AI-a, niczym się nie różni od fizycznego, tak, ma inny numerek, 6B, coś tam. Dlatego widać ścieżki do dysków. I podobnie jak w LAN-ie, no, tam powiązanie jest pomiędzy właśnie, znaczy powiązanie można wyciągnąć patrząc na location, ID wirtualnego adaptera w profilu partycji i analogicznie w BIOSie. Tak, jak sobie zrobimy RS mapa, to zobaczymy partycje, ID partycji, typ partycji, no i szczegóły, po pierwsze adaptera fizycznego, który jest podpięty, przez który wychodzimy, no i ten nasz virtual fiber channel. Okej, okay, to jest jeszcze istotne, że tu mamy fizyczny adapter, tak, który tu mamy, w AX jest taka różnica, że się inaczej troszeczkę nazywają, to się nazywa FCS, bo to też AX BIOS. Więc w AX-ie mamy tam DC09, tak? Nazwa DC. Znaczy to osób się nazywa jakoś tam DC. Tak, w AX-ie mamy też nazwę FC i to jest takie połączenie nazwy fizycznej karty od tej tutaj. Zrobimy sobie to jest output z komendy lsmap-all-intv i ewentualnie lsmap-adapter, nazwa adaptera tam vhost 1 i i wówczas widzimy tak, numer slotu, który jest istotny, bo jego można odczytać z kontroli HNC i w systemie operacyjnym też widać. To jest numer tego slotu wirtualnego, plus widzimy jeszcze numer fizyczny adaptera, więc karty FCS i widzimy dodatkowo to przy jakimś diagnozowaniu. Dodatkowo jeszcze dosyć istotna informacja to jest, że on jest zalogowany czy nie ten adapter, tak? To też widzimy, nie? To status logiki, tak? I z poziomu, jeżeli jest niezalogowany, to tam ma logo czy coś takiego jest, inny stan. Kurczę, teraz właśnie zauważyłem, że WIOS wie, że to się nazywa DC09. Co? Dobra, to co idziemy dalej? Proszę. Kolejny obrazek z HMC, który nie jest już tak fajny jak ten lanowy i może wy macie pomysł, jak go wykorzystać, bo dla mnie to jest takie po prostu zapchaj dziurę, która niepotrzebna, no ale generalnie HMC nam tak prezentuje całość połączeń storage'owych na danym serwerze. Nie widać, jakie to są te adaptery wirtualne, niewirtualne, chyba że ja nie potrafię tego obsłużyć, ale nie dla mnie to jest nieczytelne. To teraz właśnie na temat wyboru technologii, którą używamy. To co wspomniałem, że te adaptery wirtualne zawsze będą trochę wolniejsze od fizycznych, więc to jest jakby kryterium, czy potrzebujemy. Jak wiemy, jaki jest sposób przetwarzania, jak ktoś jest wielowątkowy, to nie ma problemu z wykorzystaniem wirtualnych adapterów, bo rozkłada się to na wątki. Oczywiście czasy odpowiedzi będą minimalnie gorsze z adapterów wirtualnych, ale no, jest to w każdym systemie tak jest z wirtualizowanym, że karty wirtualne są nieco wolniejsze. Ale jest trzeba wziąć pod uwagę, jakie są wymagane opóźnienia. Wiem, że ostatnio tam Adam robił takie, wyście robili bardzo dużą taką przejście nie? Na wirtualizację, żeście przeszli z fizycznych, to wszystko dobrze pracuje, nie? Widziałem tam w przypadku innego systemu mam trochę, tam z Michałem już rozmawiałem. Kontekst, ale wiem, ale ten drugi też poszedł i właśnie tak, i właśnie przy tym systemie mam trochę wątpliwości. Czy przypadkiem tam się nie przyjdzie. A może na MPI, nie? Na MPI są, tak. Przerobione na MPI. I to takie dosyć ważne systemy przeszły z fizyki na MPI. Na razie nie widzimy żadnych większych. Gdzieś kolejki na dyskach, ale mi się wydaje, że to jest tylko kwestia do konfigurowania kolejek. A to było. Były kolejki, ale przeszliśmy na 10 i kolejki spadły. Ale na cechy dalej są.
Ale to teraz na czym mówisz? Aha, mówisz, tak, ja mówię o CB-cie, dobrze. Bo CB jest, na, nie wiem, na jakim maszynie jest, ale tamty ja tam widziałem kolejki. No, te dziewiątce. No, dziewiątce kolejki. Ale to wynika jakby z architektury, nie wiem, czy panowie byliście na Jana, dotyczącej Enterprise'ów, prezentacji Sławka nie byłem, ale na prezentacji tej dotyczącej tej entry klasy, to tam jest procesory są dedykowane, tak? Jeden procesor jest dedykowany do obsługi IO, mamy bulę procesorów, tam jest 16 sztuk, to jeden z procesorów jest do obsługi IO specjalnie dedykowany. Dzięki temu są te IOI są zminimalizowane. A tutaj mi się wydaje, że tutaj w tym systemie, o którym wspomniałem, tobie to chyba będzie trzeba kolejki do dysku. Będzie default, nie? No. Dobrze, to teraz a propos ustawień, czy wypożyczam teraz przeszedłem płynnie, czy nie? Nie, nie, to dobrze. Jeżeli chodzi o konfigurację, mamy dwa parametry, takie główne, którymi sterujemy. Znaczy główny parametr to jest też kolejek do dysków i do na kartach RDA, tak? Ona zmienia się, jeżeli chodzi o karty wirtualne, IBM w przypadku kolejek zmienia podejście i teraz na sztywno ma 256, nie można było powiedzieć jej wartości. Teraz jest na wyportowanej wersji AX-a, jest, można do 2000 ustawić ilość, jakby głębokość kolejki. Plus dodatkowo weszło 3.1, chyba 2, wniosła opcja, że mamy równoległe kolejki. Tak? Czyli każda karta wirtualna ma domyślnie 8 równoległych kolejek. Oprócz tego jeszcze jest głębokość kolejki dla każdej, a można to do 16 zwiększyć, tak? Czytałem testy, że nie ma różnicy, jak tam ktoś testował, czy miał 8 czy 16 per wirtualny adapter, to nie było dużej różnicy, czy było ich 8 czy 16. Ta wartość domyślna prawdopodobnie na razie będzie dobrze działała. Być może jest to pod jakieś szybsze karty, czy myślę, że jest możliwe strojenie. Tam od 1 do 16 jest możliwe strojenia. Tutaj tego parametru nie wpisałem do prezentacji, ale jest, bo to jest od jakiegoś czasu to weszło. I to się bardzo dobrze sprawuje w środowiskach, gdzie jest dużo operacji na IO, nie? A nie to działa, jak to jest fajnie. Pokaże się ignorantem po raz kolejny, ale wydaje mi się, że IO tym się nie steruje. Jest to związane z dyskiem. Bo też jest, nie wiem, jak jest na głowie, tylko kolejne. Okej, okay. To jest jedna bardzo ważna rzecz, bo tam na przykład głębokość kolejki, którą mamy parametrą CMDR, od którego się można go ustawić i na wirtualnej karcie, i na fizycznej. I na wielkość na karcie wirtualnej nie może przekraczać wielkości tego, co jest definiowane na karcie fizycznej. Na całe szczęście na tych nowych wersjach BIOS-a jest już chyba wartość maksymalna podawana, tam jest chyba 6000 coś tam 100 ustawiana. To zależy od adaptera, od typu adaptera, czy on jest 16 gigabitowy, 30 gigabitowy i tam się różne wielkości tych podają. Plus jeszcze oczywiście jest kwestia bufora, to jest Max Expert Transfer Size. Nowe instalacje przyjedą w górę, one też już na 400 tysięcy flexach definiły wielkość bufora, ona jest moim zdaniem zadowalająca, ale nie ma co tam robić. Chyba że gdzieś, nie wiem, zaleca dostawca macierzy, żeby podciągać do góry, no to wtedy podciągać. I tu trzeba jedną rzecz uważać, w starych typu adapterach, jeżeli się za wysoko podciągnie, to się jeden port potrafi wyłączyć. Nie? Jest trochę problem, nie? Jak przekroczymy wartość max transfer size, mamy za dużą, w takich dwuportowych na przykład adapterach, niektóre chyba, jak się miało te 4 gigabitowe adaptery, to jeden port system nie potrafił się poprawić, bo przestrzeń adresowa pamięci była niezwykle mała i jeden port się po restarcie, po zmianie, bo nie można tego online zrobić, po restarcie się jeden port znika. Te wszystkie rzeczy dotyczące fast recovery, dynamic tracking, tutaj już domyślnie są, dawniej były dwa wiosa, które parametry, trzeba było je definiować. Nowsze wersje, jak na sugeruję tego nie zmieniać.
No to chyba wszystko, jeżeli chodzi o, o to, że przy szybkich macierzach wydaje mi się, że tą szerokością, znaczy ja zazwyczaj ustawiam szerokość kolejki maksymalnie na 2000, tak? No 2048 wydaje mi się, wartość maksymalną na wiosie ustawiam też i to zazwyczaj najlepiej performuje. W takim sposób wyszło, że zazwyczaj to... Oczywiście to jest większa też alokacja trochę zasobów, więc już że nie jest tej pamięci więcej, nie jak startuje, ale wydaje mi się, że to można zrobić oczywiście tak, że można sobie komendować coś tak, sobie monitorować, patrzeć, czy następuje przypełnianie tych kolejek, czy nie, ale no to już jest kwestia podejścia. Jeżeli mamy małe ramy w maszynie, to można tak delikatnie operować. Tak jak mówię, łanącym dzielem. Też długość kolejki nie jest na dyskusie. Komendowałem Starfire i się możemy sprawdzić, czy się nie projektuje coś na programie X. I sobie to sprawdzić. To jest wspomniałem, tutaj wartości, które są zmienione tak w sprawie kwestii było 100 tysięcy heksa, nowych przez 400 tysięcy chorów. To już przejdę dalej. Tutaj jest wspomniane to, co powiedziałem, ten jednak moim wpisem, to do NMIOQ, to Mission 8 jest... A to dopiero jutro na Paweł jakoś. No tak. No to jest kwestia. Teraz dla zalecenia pod AX-a, więc przede wszystkim jeśli ktoś jeszcze kolwiek używa z NDPC-ma, to on jest w większości mikrokodów na macierzach niesupportowany. Zaleca się przejść na XPCM-a, następny używany driver. Dla większości zaleceń, większości storage'y nie powinno się przekraczać 16 ścieżek, a zalecane jest przynajmniej 4 ścieżki. A jeżeli jest to storage typu IBM Spectrum Storage, w zasadzie są dwa adaptery HDMI, tak? Bo każdy adapter widzi dwa adaptery, są 4 ścieżki robione, więc wtedy przez dwa adaptery. Chcemy zapewnić większą, szerszą, większą ilość IO, dodajemy jeszcze dodatkowe dwie karty HDMI, wzrośnie do 8. Natomiast ścieżek, natomiast żeby się przed tym uszyć, można zrobić tak, że sobie zrobić jeden system, rejestrować na przykład na dwóch parach kart HDMI, nie? I wtedy mamy tylko 4 ścieżki. Ja tak czasami widzę takie konfigury, że tak robię, nie? Chodzi przede wszystkim o diagnozowanie jakichś problemów na kartach HDMI, jeżeli pojawi się jakaś niestabilność tak, na karcie, to on też szybciej diagnozuje tę sytuację. Tak, tutaj ma to sobie szybciej decyzję. I dlatego IBM zaleca, żeby to używać, jeżeli można, to 4 ścieżek. Z drugiej strony teraz karty są na tyle szybkie, że tak często dwie karty mogą sobie właśnie wystarczyć. Tomek, czy dobra, a ja coś jeszcze dodajmy, czy przepraszam, bo ja to nie, no. Zalecenia są te same. Max 8. Monitorowałem. Na przykład tutaj WIOS-a weszło, znaczy tak, FC-Stat Commander mamy na poziomie WIOS-a i na poziomie systemu operacyjnego możemy statystyki zbierać. I przyglądać weszła, na WIOS-ie weszła opcja tego, że można sobie oglądać per klient wirtualny teraz, tak? FC-Stat możemy z opcją zobaczyć sobie, co się dzieje, statystykę wybierać dla portów z poziomu WIOS-a, tak? FCStat ma taką ukrytą, której nie jest zdefiniowana w dokumentacji switch minus duże D. On jest o tyle ciekawe, że właśnie na podstawie tego nie napisałem, ale o tym powiem. Możemy zobaczyć sobie, czy się nam kolejki na przykład nie przypomniały. Tam pokazuje jeszcze te wartości, te marki pokazuje, czy są stałe przekroczone i jest wzór na to, jak przeliczyć sobie szybko i stwierdzić, że mamy przepełniającą się kolejkę albo nie na kartach HDMI. No to jest jakiś link do strony, gdzie można sobie to przeczytać.
Aktualizacja skali. To jest to, o czym wspomniałem już wcześniej, że aktualizacja skali na IBM zmieniał podejście, tak, parametry przenosi z kart VGA, na, przenosi na dyski i tak produkt dwa razy. Ostatnia zmiana była w 7.2.5 wejście, gdzie znowu wrócili do parametryzacji na harddisku, a nie na kartach HB, więcej parametrów jest na dysku. Ja myślę, że sensownie to jest, bo jak to robiliśmy na karcie HBA, to jakby dotyczyło wszystkich naraz. Teraz możemy sobie per dysk dotrzymać. No. To taki są bardziej AX-a to dotyczy. No to jest to, co tam wspominałeś, tak, rozmawialiśmy o tym. To schemat pokazujący, jak to wewnętrznie. Teraz już to mapowanie wszystkich się robi z bieżącym HLC-em, tego nie widzimy w większości rzeczy. To dla nas natomiast to i tak fizycznie wygląda, tak? Tutaj system operacyjny, widzimy jakiś dysk, on jest po wszystkich, jest połączenie utworzone, kiedyś to się ręcznie utworzyło to połączenie pomiędzy wirtualnym adapterem kasy dla klienta, a wirtualnym adapterem na BIOSie. Plus jeszcze dodatkowo jest mapowanie tutaj albo na Luna, albo na harddisk, w zależności od tego, co stosujemy. Ewentualnie na szarec storage pool, lub jakiś Roma. To jest to samo powtórzone, tylko mamy IBM Mirror. Tutaj się możemy zrobić taką konfigurację, zastosować. Ja bym mamy dwa niezależne wnioski w konfiguracji była. Ta konfiguracja jest często stosowana w momencie, kiedy właśnie tu mamy lokalne dyski, nie? Że na poziomie systemu operacyjnego AX sobie. Ona jest o tyle uciążliwa w utrzymaniu, że trzeba patrzeć, czy przypadkiem na przykład coś nie stało się z którymś. Po pierwsze, muszą być dobrze parametry ustawione, żeby chrywczeki działały poprawnie, żeby w momencie, kiedy powraca na przykład taki dostęp z takiego dysku, żeby automatycznie on sobie to synchronizował. Jeżeli nie postawiamy ich, to sobie na przykład włączymy jednego wiosła, włączymy internet, włączymy, on nie zobaczy, że mój dysk się obrócił, nie dosynchronizuje sobie zmian, położymy za chwilę drugiego, to chwilę nie nadmiar. To jest dosyć istotne przy skali. Wracanie wody, szczególnie gdy mamy na poziomie wieniwa. To mamy konfigurację troszeczkę z punktu widzenia obsługi administracyjnej łatwiejszą, dlatego że driver, który za nas podejmuje decyzję, on ścieżki tylko przełączy. Tak mamy wirtual skali, może pracować w trybie fail-out tylko i wyłącznie, no może być jedna z przeszkód, może być aktywna, tylko jedna i druga. Natomiast nie ma, widzimy w systemie, nie widzimy dwa dyski, tylko jeden dysk mamy, nie musimy nic nie robić na poziomie systemu operacyjnego, a różnica jest taka, że mogą to być oczywiście lokalne zasoby, czasem muszą być to zdalne z macierzy zasoby, nie mogą to być lokalne te zasoby widziane na pojedynczym głosie, tylko trzeba to, to musi być zasób, znaczy współdzielony, w jakiś sposób znaczy, że tutaj jeszcze odnośnie właśnie, to jest ten parametr, który wspomniałem, czy Kinter, bo on tutaj z 60 się ustawia, jest ten zalecenie w zależności jak od typu dysku, jaki mamy, ale zazwyczaj jest około 60 na ciężar, jak wiemy, się 60 ustawia wartość. Jak domyślnie jest wartość 0, jak go nie ustawimy, to nam dysk nie powróci w momencie, jak on tak naprawdę wraca do systemu, a nie zostanie to wykryte i nie zacznie się resynchronizować, na przykład na grupę albo na ciągu się. Także to jest bardzo ważny parametr, jego się na się tutaj ustawi w tym miejscu, tak? To będziemy wyczerpać, teraz było 60, trzeba było ustawić tę wartość, jak się nie ustawi, to niestety po prostu możemy sobie, może być, to przy dualnej konfiguracji też może się wszystkim zdarzyć, że nas zaskoczy nas system. Tak, ja miałem takiego klienta, który bardzo dużo instalacji miał tak w ten sposób zrobioną, i produkcyjne maszyny miały w ten sposób zrobione właśnie z... no i powiem szczerze, że na testowych, na produkcjach jeszcze pół biedy, ale gdzieś tam na testówkach nie powracamy adaptery do tego często, nie? Że podpinali sobie testówkę od sieci.
od sieci Virtual Scaly. Znaczy ona kupiła obydwie ścieżki, bo system się zawieszał. Nie? To są przejścia AX wstępie, że nie ma za dużo IO, pochodzi. Jak mu pokeszuje trochę, to ten trochę IO wyrzuca. Znaczy baza danych się złoży, nie? Bo baza danych dostanie po timeoutcie, dostanie disk operation error i się zakończy żywy bazy danych. Nie? Znaczy ona się zastępuje. Ale system będzie chodził, dopóki czy za jakiś czas będzie chodził jeszcze, nie? Czasami jak nic nie ma trochę za dużo, to czasami potrafi kilka dni to robić bez dysku. No i tak samo, nie? Też pochodzi. No. Jak nie ma za dużo jajów, to pochodzi. Nie zalecam. Nie zalecam, oczywiście. To jest moment. To jest practice, linki, które zbierać. Tomek. Kolejny rysunek w tym samym stylu, znowu diskazji, połączenie i tak dalej. I tutaj jest trzeci już, więc to wiadomo. To dotyczy Virtual Scaly, tutaj mamy też jest mapa, albo co jest mapa, i też widać, co jest mapowane gdzie. No, co jest podłączone nawet, nie? Jak i jest załadowana płyta. Płyta, tak. To jest... To się trochę gorzej czyta, to słówko może powiem, gorzej się czyta to, bo przy M5V tutaj jest nazwa partycji client, a tak, też nie jest nazwa partycji, a przy Virtual Scaly jest szesnastkowo numer partycji. Więc trudniej jest rozpoznać, trzeba sobie samemu to sprawdzić. W projekcie tam nie wiem, jakieś warsztat. Na ręce widać, nie? Jak to jest. Tak, albo tak, na ręce, albo system operacyjny przesadzający na pewno. Dobra. To jest ostatni? Nie. I takie ogólne zalecenia. A więc chodź dla kontaktów, jeżeli chodzi o Gravios sugerujemy nie korzystać, jeżeli mamy nawet wbudowane gdzieś takie spłyty głównej porty, gdzieś te mniejsze, średnie klasy maszyny mają, to raczej nie wirtualizować tych kart, jeżeli nawet się nie da wirtualizować, tylko wirtualizację robi się jednak na teraz tylko hot plug, żeby dało się je wymienić. Raczej nie jako require, to też je można było w wolnym momencie wyjąć, włożyć i tak dalej, takie jedno zalecenie. Teraz przed i po jakichś zmianach większych zawsze albo wrzucić plan, żeby mieć ten plan możliwy do przeczytania i ewentualnie sobie porównać, albo chętnie z skanerem, to jest taki software, jak wiem, udostępnia, żeby sobie wykonać zachowanie konfiguracji przed wykonaniem zmian, potem mieć ewentualnie jakiś materiał porównawczy. Kolejna rzecz, żeby nie mieszać multipowych driverów. No jeszcze jest tak, że jeszcze PowerPath jest taki jako driver dostępny i nie raczej jest nie wiem dlaczego, żeby go na jednym porcie, żeby on nie skorzystał z AXPCM. Także lepiej to działa jak to jest rozdzielony, tak? Że maszyna można tworzyć większą ilość kart i nie mieszać tych. Na poziomie diosa, jeżeli obsługujemy, jeżeli mamy dyski do diosa, to ustawiamy jakiś Virtual Scaly i dalej przekazujemy. Na dużych środowiskach tutaj się decydujemy, żeby zadaniować się, tak? A więc oddzielać test od developmentu, jeżeli możemy takie pary tworzyć, tak? To development test. Jak mamy bardzo duże maszyny, to można nawet udzielać. Miałem takie uczynienia z konfiguracjami, gdzie było tych wiosów, oprócz tego, że były zadaniowane pod względem testowe środowiska produkcyjne, to jeszcze obsługa IO dyskowych była na jednej parze wiosów, a na drugiej parze wiosów były lampy przyklejone. Wtedy jest na charakterystykę obciążeń takiego wiosa. Więc było tam na jednej maszynie było wiosów 8, tak? Część obsługiwała dwie pary, cztery wiosy połączone dwie pary LAN obsługiwały, pozostałe cztery produkcje. No używanie oczywiście konfiguracji, jak wiem, zaleca dual wios. Jeżeli używamy dyski wewnętrzne, te nowe NVMe, to zalecane jest ewentualnie stare stosowe. Należy je zmirować wewnętrznie, żeby się rozszerzyć przed awarią pojedynczego modułu dyskowego.
Należy pamiętać o tym, żeby tam device'y, w AX-ie teraz mamy monitor, który wyrzuca, tak się we się monitor, który wyrzuca informację, że tam device'y są małe, czyli większego śladu podamy, to należy sobie powiększyć te device'y. Pamiętam, proszę pamiętać, żeby nie był mirrorowany, że AX nie mirroruje go, ale nie może być mirrorowany na device. Musi być dedykowany na jedno, jeżeli mamy mirror w sobie, to AX to powinien być bez mirrora, i, a więc jeden na jednym, nie lepiej na jednym dysku i musimy się do tego zmieścić. Tak, tam device nie może być poza grupą główną. Jeżeli chodzi, no jest standardowo, należy wykonywać backupy. Całą administrację powinniśmy robić z poziomu admina, z ruta korzystać tylko w sytuacji, gdy nie możemy pewnej rzeczy wykonać jako admin. Bo ja zauważyłem, że wiele osób ma manierę, że od razu na ruta przechodzi, nie? I z tego ruta wszystko robi, nie? IBM poleca robić wszystkie operacje jako admin. No i skonfigurować NTP, tak żeby drogi łatwiej czytać. Nie wiem, czy zrobimy jakąś przerwę? No, powoli się zbliżamy do końca drugiego slota, także co? Dokładnie. Trzeba jeszcze zrobić może... To może jeszcze powiem tak. Panu dam za aktywność działania. Dziękuję. Ja dam. Laszeczka. To może chwilkę przerwy zrobimy, dobrze? Ja szybko powiem po upgrade'ach, a potem zrobimy tak, dobrze? Jeszcze... Nie ma obowiązku tego. To demo jest moim zdaniem fajne, bo jest to PowerH, tak? LPM w tym PowerH, to moim zdaniem to dosyć fajnie działa, tak? A jest to elektroniczny mobility. Ja tutaj Tomek widzę, nie chcę zatrzymać, ale ja próbuję Tomek zatrzymać, ponieważ moim zdaniem fajnie bardzo to zobaczyć, tak? Bo to, przy PowerH, szczególnie te osoby, które AX administrują, to trzeba wykonać to PowerH od wersji tam 7.2.5, ma już opcję fajną, że przestawia się w tryb manage i ono wykrywa, że jest RPM robiony, nie? Cluster Manager widzi, że jest RPM robiony i on sobie nie zdampuje się, nie? Maszyny. Bo dawniej trzeba było robić w ten sposób, że się w trybie manage zatrzymać, powinno się grupę zatrzymać, żeby monitoring nie z poziomu PowerH nie zdampował maszyny, tak? A teraz jest to już sprzężone, nie? I pod RPM-a robimy taką funkcjonalność. Zróbmy 5 minut przerwy. Przerwy i zrobimy sobie RPM-a i włączę jeszcze upgrade. Jeśli to jest szybko, nie wiem, kochu, nie wiem, czy widziałem, ale
Thank you.
Masz Igor jakąś robotę dla mnie w końcu? Ty wszystko jesteś tak. No wiem, ale nie mam roboty. Nie masz roboty, ale to robotę masz, nie? Żeby ta robota. Ty więc wiesz jak to jest. Podrzucić ją nam raport przygotuje.
No warto z tego korzystać, dlatego że no, popół bardzo nam pomaga przy tym, przy takich typowych czynnościach administracyjnych. Tym się link do, to są linki umieszczone do Fix Centra, to jest, na, że, to jest strona, z której pobieramy poprawki dla odbiorców i dodatkowo jeszcze mapowania w wypadku, gdy upgrade możemy zrobić na przykład z poziomu serwera NIM i wtedy potrzebne nam jest takie mapowanie, bo nie wiem, czy podejrzewam, że panowie jako bardziej zorientowani na AI nie będziecie używać NIM-a, bo to wymaga jakby... Nie, to już na X-a. A pan NIM-a używa. No to wtedy trzeba pamiętać o tym, że serwer NIM-a musi mieć najwyższą albo równą wysokiej wersję poprawek, tak? Bo inaczej jest problem z uruchomieniem na przykład i obrazu. Jeżeli potrzebujemy i nim byśmy z nim chcieli uruchomić, to albo zawsze się sterować, to on i jest link do który gdzie są podawane minimalne wersje, gdzie mamy podane tak, wersja BIOSa, jaka jest minimalna wersja serwera NIM. Serwera NIM nie powinna być niższa niż na przykład w tym najnowszym, gdzie mamy 3.1.3.21, to wymagamy, żeby AX na NIM miał, to był najnowszy AX, jaki jest w serii 7.2 minimum. Tak, 7.2, T5, tam jest T400. No, to teraz odnośnie jeszcze upgrade'u, to pamiętamy o tym, żeby to nam wyjdzie prawdopodobnie, jak będziemy sobie FLRT używać, żeby upgrade'ować również SSH. SSH jest dostępny jako facety do ściągnięcia, do pobrania do instalacji oraz Java. Trzeba pamiętać, tutaj przykład, jak sobie jak wykonać taki upgrade, trzeba pamiętać, żeby najlepiej zgodę bezpieczeństwa starą Java 6 wywalić. No i jeżeli nam raport z FLRT wypluje informacje na temat wymaganych poprawek typu IFIX, które nie są zawarte w naszym standardowej pakiecie instalacyjnym, to należy sobie ręcznie też ściągać te IFIX-y i doinstalować. FLRT nam pokazuje dokładnie, za chwilę pokażę taki raport z FLRT, to skopiuję jeszcze słowo odnośnie backupów. Jak robię upgrade BIOS-ów, to robię zazwyczaj ten backup. Oprócz standardowego, przepraszam. Alt disk copy używam. Tak naprawdę to się można, albo alt disk copy to jest, jak się przejdzie na roota z prompta tego admina, mamy alt root v się nie będę za chwilę używał. To komenda jest o tyle, ona co ona robi? Ona robi obraz, jako parametr komendy wskazujemy inny dysk. I ona robi obraz, odbija ten dysk w czasie rzeczywistym na drugi, przekopiowuje całą zawartość file systemu, wszystko. I odtworzenie polega na tym, że po prostu wskazujemy ten dysk, na który zrobiliśmy obraz, żeby się zamontował z tego dysku i mamy system odtworzony, jeżeli coś nie poszło przez upgrade. Także to jest bardzo dobry mechanizm, bo backup standardowy, backup BIOS-a składa się z dwóch plików. Tak? Jeden to jest obraz systemu robiony komendą backup iOS, a drugi to jest bez plik BIOS-BR, gdzie jest wrzucone mappingi są podrzucane. Nie? A alt disk copy robi z tego, odbija sobie na bok, coś odkłada i możemy tylko zmiana bootlisty daje nam możliwość jakby przywrócenia sobie danych. Nie? To samo opcja jest oczywiście fajnie się dostępna. To nie używają. Od nowszej wersji HNC pojawił się ten backup, również na HNC można zrobić. Tak? I można ten obrazy i ten USB-R też na HNC można wrzucać. No, ja nie lubię powiedzieć szczerze, że z tego HNC robić. Ten instal iOS pod spodem idzie. Gdzieś tam się trzeba te MAC adresy odczytywać z karty, z której się putujemy. Gdy się putujemy z karty, albo wirtualnej i zwykłej, to wpinamy się do konsoli HMC i ściągamy dane przez sieć LAN. I zazwyczaj jest
to był problem z tym, nie? Jakiś tam, że coś nie działa, coś ten, coś tu, jakiś bug jest. Ja nie lubię tego mechanizmu, ale mówię o nim, że jest i niektórzy używają go. No i oczywiście nim serwer, standardowe narzędzie takie dla administratorów AX-a dostępne, to on jest i pod AX-a. Ja rozumiem, że osoby, które administrują iOS-em, raczej nim serwera nie będą instalowały, bo tylko byłby służył tylko do... Nie macie nim serwera, nie? Nie ma w świecie iOS-a, serwera. Można instalować sieci, ale się nie kończy. No, okej, okay, dobrze. To dziękuję, jeżeli chodzi o tą część teoretyczną. Teraz staram się przełączyć. I dwie rzeczy chciałbym pokazać. Jezu, przepraszam, podoba się. To jest. Chciałem pokazać, tak, pierwszą rzecz, którą chciałem pokazać, to sobie upgrade byśmy zrobili i upgrade sobie puścimy, on sobie będzie szedł, a my w międzyczasie się przełączymy na inne środowisko i sobie zrobimy RPM, dobrze? To tak, zacznę od upgrade'u. Przepraszam, że wiem skąd. A ja się zapomniałem się podłączyć z tego. Moja wina. Ja sobie ściągę napisałem, żeby było to... Ściągnąłem sobie, tam mamy zainstalowaną wersję 3.1.3.10, a jest opcja do tej wersji, żeby wyciągnąć się do najnowszej, to będzie 3.1.3.21. I tam są, może wejdę na FixCenter, pokażę panom. Pani tam jest też. Przepraszam, pani, zapomniałem, przepraszam najmocniej. Mamy, tam są dwie jakby opcje dostępne na dzień dzisiejszy, na to trzeba też zwracać uwagę. Jest dostępny Service Pack i Fix Pack. Tak? I teraz jaka jest różnica, że jednego z nich, jeszcze raz może znaleźć Fix Center, jeszcze raz. Pokażę, wybiorę tę wersję. Ponieważ Serwis Paka instalujemy, tak, wybieram wersję, to może przejdę cały proces, tak, bo panowie, jakby tutaj jeden z panów jest adminem, bo AX-a, to nie jest sprawa prosta, natomiast... My też upgrade'ujemy. Że? My też upgrade'ujemy. Też upgrade'ujecie, okej, dobra, ale to ja sobie przejdę po kolei, bo tam jest... Trzeba uważać teraz, bo tak ten jeden pakiet jest... Tylko do 3, powyżej 3.1.3.0 można upgrade'ować, a drugi jest taki dla całej serii 3.1, z tego co pamiętam. O, tutaj jest drugi też, nie? Jeden jest jako FixPack i on jest, tu można, jak sobie rytmi upgrade'uje nam do wersji 3.1.3.21 i jak sobie przyjrzymy rytmi, to od razu
Warto jej przyglądać zawsze, dlatego że tam jest wszystko napisane, co, na jaką wersję możemy ją używać, więc mamy informację, że zastąpił ten 14, tak? I tutaj jest gdzieś informacja, że pamiętam, że możemy go przyłożyć do dowolnej wersji 3.1 chyba, 3.1.2 w górę chyba możemy go. Tutaj tak, dlaczego też istotne są te rytmy? Na przykład, proszę zobaczyć, nie? Power 7 mam Power 7 plus, maszynę przyłożyłem, nie wiem, czy mi to wszystko stało. Tutaj gdzieś była informacja na jaką, ale tam z tego co pamiętam, to można było go instalować. Tak, jego można od, proszę zobaczyć, na taką wersję można go już instalować. A więc to jest, on będzie zajmował pewnie około ponad 10 giga, nie? Jeżeli chodzi o ilość danych. Natomiast ja pobrałem ten mniejszy, ja pobrałem service packa. Nie mam potrzeby, bo mamy wersję 3.1, 3.10, a więc mieścimy się w tych... I tutaj mamy tu jest wyraźnie napisane, że nie można instalować poniżej 3.1.3, nie? To ma tylko... Ale za to ma tylko 900 mega, nie? Taka różnica, nie? To jest 10 razy mniejszy, tak myślę. Okej. Okay. Ja się postaram teraz zameldować na... Muszę przejść przez takiego hosta przewodniczącego. Ok, ja mam już przygotowaną. Te poprawki mam wybrane wcześniej i tu jest jedna rzecz. Dlaczego po prostu jest to samo raz new? Pobrałem je raz i coś w trakcie pobierania się coś uszkodziło. Dopiero zorientowałem się, jak kurczę sumę sprawdzałem, że jest przeszkodowa. Dlatego zachęcam zawsze włączać ten mechanizm sprawdzania czasem, nie? Jakbym przyłożył to niektóre wniosek już albo nie zaprojektował poprawnie, albo coś się... Bo ile facetów się zgadzało, tylko mi się czasem nie zgadzały na prawie połowie danych, nie? Ciągnąłem przez komórkę i... Znaczy przez ten, przez iPlusa i coś połowę prawie facetów uszkodziło się. To było urzucone, nie? Jak zrobiłem sprawdzenie, to poleciały. Ja bym jeszcze jedną rzecz tylko zmienił. Przeszedłem na 41 drugiego BIOS. A te 40 to jest jeden BIOS, drogi do pary jest 41 do pary. Czy używacie normalnego, ja zazwyczaj tego SFTP używam do pobierania danych, tylko nie jest gdzieś tam podłączy, co idzie i co jakiś czas się ciągnie. I chciałem ten system puścić jego instalację za pomocą
On zrobi nam alta, subgrade'uje, zresztakuje go i tylko najpierw jeszcze zrobił standardową procedurę, więc tak, backupy na razie zostawimy, sprawdzimy tylko, czy poprawnie jest przesuna. To jest, to mamy w Rydmi dostępne, więc to możemy sobie zrobić. W teorii, które pokazywałem, tam jest poszczególne te kroki, a więc wypakowałem, wciągnąłem, wypakowałem teraz narzędzie do sprawdzania, czy sumy uruchamiam. Tam jest dokładnie opisane. Jeżeli jest potrzeba, to ja my możemy do tej prezentacji dołożyć. Nie? Te kroki kolejne. I teraz się nam to troszkę suma sprawdza. I tutaj mi w połowie pakietów wyleciał błąd. Jest wszystko ok, tak? Tam się jest ok. I w normalnej sytuacji upgrade możemy puścić tutaj z dysku lokalnego, bo upgrade puszczamy z dysku lokalnego, możemy w NFS-ie dysk zamontować czy w jakiś tam sposób, jak było wygodniej, najwygodniej w ten sposób. Mogę puścić go jako z lokalnego, tutaj po prostu instalację, ale nie mam jeszcze żadnego backupu, tak? Ja sobie wcześniej już przygotowałem sobie na macierzy dysk dodatkowy, żeby sobie zrobić ten backup, o którym wspominałem, tak? I pojawił się ten dysk, jego wykryłem, to pojawił się nowy dysk, te dyski są... tej samej wielkości, one są tak, że powinno się to zrobić, tak? To są ich nazwy na macierzy, nie? I tak, co jeszcze trzeba zrobić? Tam jest w dokumentacji napisane, że trzeba sprawdzić, czy LSRF, czy nie jest przypadkiem zamontowany jakiś CD-ROM. Nie mamy w ogóle zdefiniowanych żadnych, więc nie ma żadnego problemu. Jeżeli byłby, to się nie zupdate'ują dwa facety i nam się upgrade powiedzie, trzeba powtórzyć. Jeżeli byśmy dostawili na poziomie klienta załadowany płytę, nie, więc trzeba go dodać. Jest to opisane również w Rydmi. I teraz puścimy mu od razu upgrade. Spróbuję taki upgrade. Ja zazwyczaj robię na piechotę, to znaczy robię alt VG. Zostawiam je sobie z boku i komendą update iOS sobie update'uję. To spuścimy ją od razu tak, żeby ją update'ował. No teraz najpierw zrobię nam backup, tak? Teraz zaczyna robić backup, a za chwilę będzie wyglądał. Dobrze? I zostawimy to, nie sobie to idzie. Ja się przełączę na inny lab. Teraz muszę dwa słowa powiedzieć o tym, jak to wygląda, ponieważ konfiguracja jest dosyć, jest tak, mam taki klaster zrobiony PowerHA i XOWY, to jest coś podobnego jak IOWY klaster, chyba też jest PowerHA, bo tutaj wyłożony z dwóch węzłów. I on jest zrobiony, plus mamy jeszcze dodatkowy jeszcze serwer, na który będę chciał przenieść partycję. I ten klaster sobie pracuje, tam sobie odpaliłem jakiś skrypt, który tam obciąża pamięć, dyski obciąża i sobie będziemy próbować RPM-em przenieść tą partycję w jedną stronę, tak jak rodzicy na przykład. Nie? I klaster cały czas chodzi, nie? Także... Sekundę, muszę tylko jeszcze się pologować. Niestety ten system jest taki, muszę się logować zawsze na dane, jak chwilę nie ma aktywności, to mnie rozłącza, więc tak.
To jest tak, na adresie... To jest jeden... To jest pierwszy... To jest pierwszy wezmę tego klastra. Nie wiem, czy widać z daleka te, czy powiększyć te wielkość literek, czy muszę? Jest okej. Już się przełączyło, tak? Widzimy, że klaster 1 jest online, grupa nasza, na tyle CL jest test, więc powinien tutaj się ten moment zrobić, zrobił się on, tak? IP adres nam się też przeniósł pewnie. Przeniósł się nam, to jest 232 przeniesiony adres, więc nam się przeniósł, tak? Ja sobie uruchomię tę maszynę, jak ona sobie już wstaje. To są te dwa serwery fizyczne, o których wspomniałem, tak? Bo mamy maszynę, jesteśmy też na tym, tej 9
z obydwoma węzłami klastra. Będziemy próbować się na ten power 8 przenieść. Ja skartowałem, bo się zasób przeniósł. Był odpalony tutaj na jednej partycji i przeniósł się na inną partycję na tej samej maszynie. Tak w tym klastrze zrobiłem. Natomiast teraz jeszcze na chwilę chcę podnieść ten system, który się jest skartowany. Przyniosło się wszystko, działa nam bez problemów. Jak podniosę ją, tylko niech się tam nie wstanie ta dwójka, to uruchomimy klaster na dwójce. I no bo jest, w tym jest trudność, nie? Że to jest w klastrze i żeby się coś tam nie zdaunowało, nie włączyło, coś się nie zepsuło. Nie? Tak, mamy klaster zrobiony tak, no nie typowo, ale w ten sposób zrobiłem, że są dwa węzły, mamy na jednej fizycznej maszynie. Odnosimy ten drugi węzeł, który przed chwilą skartowałem. Będziemy teraz live praktycznie mobility robić z tej maszyny na tę maszynę, tak? Wyjdę sobie... To jest nasz system. I na razie jest mobility. I będziemy ją skomandować. Puszczę walidację, niech sobie ona idzie już. A tu sobie sprawdzimy, czy już się system już się podniósł. Oczywiście odpalam klaster z jednym, to jest z tego węzła, który chodzi, żeby wykluczyć jakieś sytuacje, gdzie mamy problem z łącznością i podnoszę na dwójce, żeby to już było pełnogodny klaster z powrotem.
Strasznie dymą. Już kończę. Co? Kończę. I przechodzę na konsolę HMC i włączę migrację, tak? Walidację zrobiliśmy, uruchamiam migrację i przełączamy się na Power 8. W tej chwili możemy obserwować, czy coś tam się na tej maszynie dzieje. Tam dyski możemy obserwować i mogę tam być na przykład, tak? I dodatkowo będziemy patrzeć na ten proces postępu. No tak, jak się standalone partycje migruje, no to jest proste dosyć. Tak? No, tutaj jest to w klasie zrobione, więc wymaga trochę więcej, by te dodatkowe kroki musieliśmy wykonać. Tak, ja musiałem poinformować, bo tutaj jeszcze jedną rzecz pokażę, że on rzeczywiście przejdę na ten węzeł. On sobie tam status w pewnym momencie zmienia. Zobaczcie, cluster manager wyrzuca taki komunikat. Jego za chwilę nie będzie, nie? Że jest w trakcie migracji. Nie? Więc już cluster manager wie, że X-owy, że jest migracja. Nie? To jest taki, nowa rzecz, która weszła w tych najnowszych wersjach PowerH i najnowszej wersji, którą jest w tej kraju. Wcześniej tego nie było. Wcześniej się robiło tak, że się to w trybie unmanage. Trzeba było położyć klaster, nie? Grupę zasobów położyć, nie? To wiemy lepiej.
skończył, jeszcze poczekajmy tutaj na zajowę, bo się tam wystarczy, trochę chwilę się zakolejkują. Ja wróciłem. Zamknę. Teraz jeszcze wejdę na konsolę, żeby ona się zamyka to okno. I zobaczymy. Wyjdźmy na, z tą partycją, ona się tam nazywała SKLX1. Wyjdźmy na szynie tej Power 9. I teraz powinna się znaleźć. Jest tutaj. W tym miejscu nie ma. Teraz nasz klaster jest rozciągnięty już na dwóch maszynach. Nie, możemy. Ja teraz wykonałem tą operację przepięcia z GUI. Proponuję, że zrobię powrót z command line. Dobrze? Już muszę wejść na. Command line jest o tyle lepszy, że w command line można definiować sobie, na przykład wybierać, na które adaptery dokładnie chcemy się wykorzystać. Tak, możemy zmienić numer slotów wirtualnych po stronie, nie możemy klienta, ale możemy po stronie wiosa na przykład sobie zadane numery dać, te, które my chcemy, żeby były. A więc chcemy, żeby na przykład numerek taki konkretny był wirtualnego slotu, to go podajemy. To jest powrót, który mam dwie komendy przygotowane. Jedną wziąłem sobie domyślnie, wybierze numer slotów. Tu mam wersję, gdzie domyślną tutaj to może ja zadaję. Tak, numer slotów po stronie wiosów i kartę HBA ja też jadę w filmie, na których ma to wyglądać. To spróbuję umorzyć tą opcję. To jest od razu migracja, może najpierw puszczę walidację, potem migrację. No, niech to się nie robi, ta walidacja, a ja mam gdzieś wszystko. Tak, nadzieję, poszła. Walidacja przeszła, jeszcze teraz migrację. Teraz chciałem kilka słów powiedzieć jeszcze o tym, co robiliśmy, na tym, że są pewne migracje. Nie robią migracji. Tak, ale zwracamy z tej POSM-ki na 5.9 z powrotem. Co jest istotne? Że licencjonowanie Orange'a jest takie, że w zasadzie się nie, przy Oracle się nie używa. Liczbą, bo on wymaga, Oracle wymaga. Jeżeli jest licencja na procesor, to musi być licencja na wszystkie procesory w obydwu serwerach. I tego raczej te rzeczy. Vibi to informixy, wszystkie inne bazy danych, nie ma problemu, można w ten sposób. Oczywiście trzeba się w pulach, te pule sobie w puli procesorowej, to jako parametr może być pula procesorowa, to jest na przykład taka komenda, sama komenda, tylko że z opcją puli. Tak? Jeżeli mamy zdefiniowane na przykład pulę pod Vibi to, żeby nie przekroczyć ilości dostępnych licencji, na które mamy wykupione, definiujemy tutaj pulę i on wypełnił pulę sobie, tak? Co jeszcze? Przy LPM-ie. No, jest dosyć. Jest cały zestaw wymogów, który jest pod LPM-a, tak? Co trzeba spełnić, a więc na przykład jednym z wymogów jest to, że na przykład bufory, o których wcześniej mówiłem, tych na kartach HBA i tak dalej, one nie mogą być, nie mogą się różnić. Jak się będą różniły, się LPM napisze nam błąd, wyrzuci. W
pójdzie taki LPM, ale w trybie offline. To znaczy położymy partycję, powiemy jej migruj się, ale nie w trybie online, tylko offline się zabutuje i sobie maszyna, ale w online się nam nie zwaliduje po prostu poprawnie, tak? I nie wykona się. Teraz tak, migracja jest zrobiona w trybie online, przeskakuje nam na VPN te zapasowe, te drugie, a migracja, w trybie offline wykonana, przenosi się na tych samych VPN, jeżeli używamy karty NTIA. A więc tylko przejście na zapasowe, te drugie VPN jest dla wirtualnych kart jest tylko wtedy, kiedy jest online migracja. Mieliśmy dwa razy online zrobioną, więc on jakby przeskoczył na VPN zapasowe i wrócił i znowu będzie z powrotem na tej głównej VPN. I skończyło się. Teraz sprawdzimy, czy się przełączyło poprawnie. Tutaj już nie widać tej partycji, ja tylko przejdę. Nowe ręce, ale się przełączyło wszystko. Wierzę, że się musi dogadać. A więc mamy tą partycję z powrotem na te dziewiątce, tak? Przełączyła się, działa, wróciła nam. No i to jest to całe temat, że chciałem, jeżeli chodzi o LPM-a, jeszcze tylko zerknę, jak nam się system update poszedł. No widać, że tutaj poszedł update systemu i teraz trzeba było go zrestartować tego wirusa i wszystko nam się cały system zupdate'ował. Teraz wymagany jest restart. No, jakby coś nie poszło, to możemy wejść do SMS-a, wskazać i drugi dysk, na który odkładaliśmy kopię i mamy całego wiosa w wersji oryginalnej. No, ja chciałem podziękować za uwagę wszystkim. Chyba jeszcze za wytrwałość.